Witam wszystkich, z tej strony Przyczajony Lemur w pierwszym odcinku nowej serii w grze Hearts of Iron 4. Będziemy grali sobie polską w tej serii, jak zapewne się już domyśliliście. Gra jest na najnowszym patchu, aktualnie to jest wersja 1.6.0. Gram z najnowszym dodatkiem, czyli Mendegans, który sam dodatek, sam w sobie skupia się przede wszystkim na okrętach. Poza tym dodaje nowe drzewka fokusów dla Wielkiej Brytanii, Holandii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone mają jeszcze jakąś mechanikę kongresu, ale jeszcze się tym za bardzo nie bawiłem. Escape, co ty robisz? Co mi się tu? Okej, chwila. Klawiatura zgłupiała. Dobra, a miejmy nadzieję, że będzie działać normalnie. No, poza tym dodatek dodaje również mechanikę tych rządów na wygnaniu. Ale dobra, zacznijmy grę, a później sobie pogadamy o tym, co zmieniał patch i dodatek. Zacznijmy tak dosyć normalnie. O, tego wcześniej nie zauważyłem. No dobra. No to jest właśnie jakiś komponent do okrętu. Tak dosyć tradycyjnie, jeżeli chodzi o wyposażenie, to na razie daję wszystko w wyposażenie piechoty. Jeżeli chodzi o fokus, to daje wszystko w... Znaczy, wszystko. Najpierw zrobię sobie wzmocnienie polskiego narodu. Później polski militaryzm. Później przejdziemy do ścieżki przemysłowej, żeby odblokować pierwszy dodatkowy slot do badań. I po tym, jak zrobimy ten właśnie fokus i zrobimy polski rewanczyzm, co umożliwi nam generowanie celów wojennych właśnie w momencie, jak będzie 10% napięcia światowego, powinna wybuchnąć wojna japońsko-chińska, podnieść napięcie światowe do poziomu powyżej 10% i będziemy mogli sobie pójść na wojnę i planuję tutaj zająć państwa bałtyckie wszystkie trzy, pozostając póki co przynajmniej non-aligned. Jeżeli chodzi o fabryki, najpierw zainwestujemy w Katowice, żeby dostać więcej stali, jak i również przyspieszyć tam budowę. Jeżeli chodzi o okręty, czy tam doki. Jak dużo możemy budować? Dwa rocznie. Będziemy budowali dwa okręty podwodne rocznie, co mi powiedzmy, że wystarcza na razie. I dobra. Z tym powiedzianym wszystkim odpauzuję grę. Wezmę sobie wszystkie okręty do Warszawy. Wezmę sobie całą armię, wszystkie moje dywizje do jednej armii, je trochę porozdzielam i zaraz je zorganizuję tak jak lubię. Dobra, czyli mamy 28 dywizji piechoty, 2 piechoty górskie i 10 brygad kawalerii. A sam patch 1.6 dodaje paliwo. Tak do tej pory było tak, że ropa była wykorzystywana przy budowie pojazdów jako zasób, tak samo jak stal czy aluminium czy cokolwiek. Teraz ropa jest na bieżąco przetwarzana w paliwo, którego ma się ograniczony limit. No i jest ono wykorzystywane przez wszelkie pojazdy w trakcie, kiedy są one w użyciu. Tak, czyli teraz jak flota sobie siedzi w porcie i nic nie robi, no to paliwa nie zużywa. Ale jak wyślę ją na jakąś misję, no to zacznie zużywać. Tak, wyślę sobie na przykład ją na trening i już wzrosło mi zużycie paliwa przez flotę do 72 i teraz dłużej zajmie mi zajęcie uzupełnienie zapasów paliwa. Jeżeli wyślę sobie na przykład jeszcze moje siły lotnicze do treningu, to już nie wyrabiamy z produkcją paliwa i za 200 dni nam się skończy, także może lepiej przestańmy. Dobra, floty na razie sobie żartowałem z wami, nie? Nie ćwiczcie ani nic teraz.
Na razie nie. Dobra, tam flotami, organizacją flot zajmę się trochę później. Chociaż właśnie jednak nie. Floty. Przede wszystkim teraz jest tak, że floty. Nie jest tak, że jeden admirał dowodzi jedną flotą. Znaczy to jest jedna flota, ale ta flota jest rozdzielona na task forcey, czyli grupy uderzeniowe, powiedzmy. Postaram się tak to nazywać. Jeżeli ktoś ma lepszą sugestię, jak się to powinno nazywać w polskiej wersji, to proszę bardzo. Tak, czyli teraz tutaj mam jednego admirała, sobie z jakiegoś zrekrutujemy. Tchórza dostaliśmy. Trudno. Ale on był darmowy, a na razie nie chcę wydawać mocy politycznej na dowódców. A tchórz też się może przydać. Na przykład dla statków, które miałyby rozkładać miny, bo one nie muszą zadawać damage'u, statki same w sobie, bo wątpię, żeby to wpływało na damage min. No ale dobra. Więc teraz tak, ten admirał dowodzi tymi dwoma grupami uderzeniowymi. Jeżeli one są na jakiejś misji, to obie dostają bonusy od tego admirała. Przy czym on ma limit 10 grup uderzeniowych, tak? I ja sobie zrobię coś takiego, że moje okręty podwodne damy sobie do nowej... A, chwila. Czy ja? No właśnie jeszcze ten trochę... Tu? Tu? New Task Force? Chyba tak. Chyba zrobiłem to, co chciałem zrobić, tak? Czyli teraz tutaj zrekrutuję kolejnego admirała i on będzie miał wpływ tylko na te okręty, co są tutaj. Zobaczmy, jakiego ja mam niszczyciela, jestem ciekaw. On jest niszczycielem osłaniającym. Zostały wprowadzane takie ikonki, żeby można było ogarnąć, jaki okręt jest do czego, bo właśnie można mieć okręt tego samego typu, ten na przykład niszczyciel. Mogę go przerobić na rozkładającego minę. Co prawda ma tutaj akurat rozkładanie min też dostępne, ale nie jest to jego główne przeznaczenie, bo ma też ładunki głębinowe, podstawową baterię, lekką, że tak powiem, działo przeciwlotnicze, bla bla bla, ma też torpedy, no i silnik, tak? Więc to jest taki ogólny niszczyciel. Ale zostały wprowadzone te ikonki i mogę sobie go zaznaczyć, że on na przykład jest miniarzem. I jeżeli wejdę sobie tutaj w ekran floty. Tutaj mamy coś takiego jak template. Composition Editor. W Europce to się nazywa template'y. I możemy sobie ustawić, że tu ma być na przykład 5 niszczycieli i w tym momencie będą to jakiekolwiek niszczyciele. Ale mogę sobie na przykład wybrać, że tu ma być 5 niszczycieli miniarzy. I już nam pokazało, że tutaj nie mamy takich 5. Mamy dwa jakieś inne, nie? I więc jak sobie tutaj weźmiemy, że chcemy mieć 5 takich starczą, to już mamy 2 na 5. No i na razie ustawmy, że chcemy 5 takich niszczycieli tutaj. I one będą, jak zaznaczymy to, jest zaznaczone, to te okręty, które chcemy mieć, będą się automatycznie uzupełniać z rezerw. Domyślnie wszystkie okręty idą do rezerw, chyba że mają zaznaczone, że mają iść do konkretnej floty. A propos, to polska flota okrętów podwodnych sobie nazwiemy. Flota okrętów. Czemu nie ma E? EU. Aha, mam zły język klawiatury ustawiony. Powinno zadziałać, ok. Okrętów podwodnych. A to sobie nazwiemy jako... To już taki mój wewnętrzny skrót, że tak powiem, SSF-1. To jest Submarine Strike Force 1. Polska flota... Ok, polska flota niszczycieli. Dobra, niech zostanie. Na razie nic innego to nie jest. I ja chcę, żeby te okręty się jednak szkoliły. Tak, tak chcę. Tak właśnie chcę. Przy czym zaznaczę im, żeby się mogły... O, tutaj musiałem zaznaczyć, żeby się mogło uzupełniać. Albo nie musiałem, może w momencie jak stworzę szablon, to się samo zaznaczy, że ma się uzupełniać. Tak, przy stworzeniu szablonu to się zaznaczyło samo, dobra. I macie się szkolić, jakby co, zgarniacie kogoś z rezerw, wy też się szkolicie. A to zaznaczymy, żeby te okręty mogły wracać pojedynczo uszkodzone, żeby nie wracała cała flota na naprawę,
tylko statek uszkodzony wraca, a reszta dalej się szkoli, tak? Wam to zaznaczyłem, tak, dobra. Problem może być taki, że teraz doki są używane również do napraw, więc w momencie jak naprawiam uszkodzony okręt, to nie jestem w trakcie budowy kolejnych. No ale dobra. To to jeżeli chodzi o okręty, jeżeli chodzi o statki, samoloty, tutaj sobie trochę pozmieniamy liczby. Na razie takich liczb oczywiście nie osiągniemy, no z tymi myśliwcami może samolotów bliskiego wsparcia budować na razie na pewno nie będę. Dobra, jeżeli chodzi o w ogóle armię, to ja chcę mieć same dywizje piechoty. Zobaczmy jaki będzie poziom wyszkolenia tych dywizji w momencie jak się uzupełnią. I będę poprosił o więcej szkolenia. Czy tutaj już wszyscy ludzie dotarli? Nie, 3,5 current power. Czyli jeszcze poziom doświadczenia spadnie. No i właśnie, to już jest moment, w którym bardziej mi się opłaca te armie rozwiązać i wyszkolić na nowo. Bo teraz jakbym chciał doszkolić te armie do drugiego poziomu, to przez te 19% doświadczenia, które mieliby uzyskać treningiem, psuliby wyposażenie. A i tak jeszcze bardziej spadnie wyposażenie, znaczy poziom doświadczenia. Więc ja już teraz sobie dodam dywizję do szkolenia. Wam powiem papa. Wy zostaniecie, bo macie ładny poziom wyszkolenia, już jesteście w pełni uzupełnieni, tak? Więc mamy 30 dywizji piechoty. Sobie oddzielimy te, które nie są w pełni wyszkolone. Jest to 10, znaczy się, przepraszam. Damy ją na granicę z Litwą, te 20 lepszych dywizji. Pozostałe 10 na granicy z Niemcami postawimy. I oczywiście tutaj damy wam marszałka, co ja robię. Niech gra sobie leci, mimo wszystko, bo na razie to nic nas nie goni. Tutaj damy Sikorskiego, bo chcemy mieć jak najlepsze okopanie Sikorskiego w sumie, czy mogę dać Bortnowskiego. Chociaż w sumie tego planowania rzadko podejrzewam będę miał aż taką potrzebę, wolałbym ten punkt, który jest tutaj zainwestować w Logistics Wizard. Więc tak, Sikorski. I tak, na pewno chcę... Bo pamiętam, że nie jest tak dużo skill pointów, które można wyłożyć tutaj. Tu skilli z tego co kojarzę, tak? Bo teraz mamy jeden skill point dostępny, a poziom trzeci, tak, czyli za drugi i za trzeci poziom. I na pewno chcę mieć charyzmatycznego. Dobra. Tutaj oczywiście Andersik na razie. A tutaj Abraham. Tutaj jako pierwsze chyba przejdziemy na częściową mobilizację, jak dostaniemy tę moc polityczną. Czy od razu teoria wojskowa? Nie, myślę, że na częściową mobilizację, żebyśmy zdążyli wybudować więcej fabryk. Dobra. I polski militaryzm, żebyśmy już dostali trochę manpowera. A wy na razie tak zostańcie. Kogo ja chcę najpierw? Ja chcę, żeby najpierw się uzupełniły te armie, które mamy już w polu. A ogólnie rzecz biorąc, jakby co, bo nie wspomniałem, gramy w trybie Iron Man i... Znaczy Iron Man jakoś tak, nie? Na historycznych fokusach, więc Niemcy będą chciały zabrać nam Gdańsk.
Osobiście lubię to przeskakiwać, że tak powiem, lub wykiwać Hitlera, inna nazwa na to. Bo mianowicie, jak gdzie jest? O, Danzig or War. W momencie, jeżeli bylibyśmy we frakcji z Niemcami, to ten fokus jest bypassowany, czyli omijany. I nie ma żadnych efektów. I wtedy, jeżeli zrobi się to w odpowiednim czasie, można przejść na faszyzm, dołączyć do państwa osi, poczekać aż ten fokus się ominie i opuścić państwa osi. I zachować Gdańsk, nie mieć ryzyka wojny z Niemcami, chyba że teraz może to ryzyko będzie. Nie grałem tak jeszcze na tym najnowszym patchu, więc może to zostało zmienione. No jak widać, nasz jedyny dok nawet nie wyrabia z naprawą naszych okrętów. No i one się właśnie potrafią bardzo mocno uszkodzić w trakcie szkoleń nawet. Jak to widzimy tutaj, jeden okręt podwodny się prawie że rozwalił. Został podpisany drugi londyński traktat morski, chyba, jakieś tak, powiedzmy, dosłownie tłumacząc, który ogranicza niektórym państwom, mianowicie Wielkiej Brytanii, Francji, Stanom Zjednoczonym i Japonii, ile oni mogą wydać na budowę okrętów, tak? Czyli jaki może być maksymalny koszt budowy okrętów. Niemiec to nie dotyczy. Chyba nikogo więcej nie dotyczy. Dobra, tutaj weźmiemy sobie przemysł rozproszony, tak myślę. Bardzo lubię ten bonus do retencji oraz bazy produkcji. Dlaczego tutaj odblokowuje Construction Technology? Więc ja myślę, że sobie jak to się zbada, zaczniemy badać od razu Construction 2. Chociaż nie, chwila, ile mamy dni? To się skończy za 70 z hakiem. To nie mogę zaczekać, aż się kolejny skończy. Bo chciałbym wykorzystać ten bonus z Fourier Plana na konstrukcję 3 zamiast na konstrukcję 2. No ale do tego musiałbym już teraz zacząć badanie konstrukcji 2. Chociaż w sumie teraz też zostało zmienione to, jak działają bonusy do prędkości badań, więc nie będzie to aż tak ważne. Bo teraz nie jest tak, że jest zmniejszany koszt badań, tylko jest zwiększane tempo badania. Czyli jak masz wcześniej, jak miałeś dwa bonusy minus 50% do czasu badania, to badanie robiłeś w jeden dzień, a teraz jak masz dwa bonusy po 100%, to badanie robisz 3 razy szybciej niż normalnie, tak? A nie w jeden dzień. Taka jest różnica główna między tymi zastosowaniami. No i właśnie, nie jestem pewien, czy teraz warto, bo wtedy to oznacza, że w tym momencie, mając... plus 100%, miałbym plus 411, jakby nie, bo to nie wpływa na Years Ahead of Time. Tylko dwa razy szybciej bym badał, około. Nawet trochę mniej niż dwa razy szybciej, czyli jakieś 300 coś tam dni. To myślę, że nie warto. Na chwila. Tu mamy na Fourier, tu mamy na konstrukcję, tu nie ma nic na przemysł, dopiero tutaj mamy bonus do całości przemysłu. Ale ja wolę zaczynać od tej części drzewka, żeby odblokować szybciej slot na badania. Jak zresztą tego nawet nie trzeba robić, żeby odblokować ten ostatni slot na badania, bo tu jest wymagane tylko jedno z dwóch. Dobra, tobą sobie zbadamy. Doktrynki też zostały zmienione.
My tutaj zbadamy pierwszą doktrynę Superior Firepower. Widać, że tutaj mamy teraz w nawiasie, obok tego, że badanie zajmie 178 dni, zajmie 92 ze 100 punktów doświadczenia armii. Teraz można doświadczenie armii konwertować na bonusy do prędkości badań. No ale my na razie tego doświadczenia armii nie mamy. Czyli teraz, tak jak wcześniej, podstawą czasu badań jest było 300 dni. Albo i mniej. Nie, z tego co kojarzę, to równe 300 było podstawą. To teraz jest to prawie 400 i to naprawdę robi różnicę. Czy 250 nawet było podstawą wcześniej. No dobra, to pierwsze sobie zrobimy. Już teraz, tak czy siak. Uzbieraliśmy sporo doświadczenia floty, a co za tym idzie, możemy zobaczyć, czy coś przekonwertujemy w tych naszych okrętach. I tak, chciałbym przerobić silniki i lepsze torpedy mieć i zamiast tutaj rozkładania min w... Co to jest? Okrętach podwodnych mieć jeszcze więcej torped, żeby zwiększyć torpedo atak bardziej. I tutaj mamy koszt produkcji 570 zamiast 510. Czyli będzie się trochę ponad 10% dłużej budował taki okręt podwodny. I to się zapisze jako Wilk Class B chyba? Nie, Submarine Hull MK2. I to zastępuje tamto. Czy to chcę przebudować? Przemontujemy. Straciliśmy progres budowy, ale dobra. Ale co innego, co można zrobić fajnego? A jeszcze chwilę, zerknijmy na Destroyer. Tutaj zrobimy nazwę 2. Wicher Class 2. I zamiast tego mamy działka przeciwlotnicze, mamy baterię podstawową. Radarów żadnych nie mamy. Tutaj mamy ładunki głębinowe. Myślę, że więcej ładunków głębinowych bym chciał na takim osłonowym niszczycielu. No bo z tego co kojarzę, głównym przeznaczeniem niszczycieli było właśnie niszczenie nie tyle co innych okrętów, co... ten? okrętów podwodnych. Znaczy, one były używane do escort, tak? Chyba. Coś takiego. Ja nie za bardzo historię i tak dalej. Szczególnie jeżeli chodzi o bitwy morskie. Dobra, chcę coś takiego. I wracając do tego, o czym mówiłem. Teraz mamy coś takiego jak... Tylko niech się to... Wiecie co? Przestańcie. Przestańcie, wszyscy przestańcie. Przestaliście? Przestaliście. Przestaliście? Przestaliście. Teraz was proszę tu. Właśnie to jest trochę momentami mało intuicyjne, bo wybieram tego admirała i chcę wysłać jego floty do portu, ale nie mogę, bo muszę wybrać konkretną grupę uderzeniową i muszę ją wysłać do portu. Oj, przepraszam, zapomniałem mikrofon wyłączyć. Kaszelek mnie męczy trochę ostatnio. Ogólnie trochę chory jestem. Dobra, teraz te okręty się naprawią. Jak się naprawią, pokażemy coś fajnego. Dobra, tutaj wbudowały nam się... Co nam się wbudowało? Infrastruktura. I czy teraz budujemy więcej infrastruktury na razie, czy... od razu... fabryki wojenne. Myślę, że najpierw zaczniemy od tej infrastruktury w Kielcach i Krakowie, żeby mieć jeszcze więcej stali na później. Teraz sobie zmienimy teoretyka, tak myślę. Dobra. Floty jeszcze się naprawiają. A jeżeli chodzi o plan na drugą wojnę światową, bo wspomniałem, że chcę zająć państwa bałtyckie, to chcę dołączyć do aliantów i stawić czoła Niemcom, kiedy zażądają Gdańska. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możliwe, że już na starcie odpuszczę sobie Poznań, bo to dodaje sporo prowincji do obrony chyba.
Tak, powiedzmy, że tutaj miałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć na takim obszarze. A jeżeli chciałbym tutaj bronić Poznania, to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli to są dwie prowincje do obrony dodatkowe. Mam fort, więc z tego fortu mógłbym nie rezygnować. Jeszcze się zastanowię nad tym dokładnie. Zobaczymy, jaką będę miał armię. Martwię się, co zrobią Ruscy. Czy będą chcieli mnie atakować, jak będę się bronił przed Niemcami, czy odpuszczą. Jeżeli chodzi o flotę, to wy będziecie mieli takie rozkazy, ale na razie nie przydzielam wam żadnego obszaru. Powiedziałem floty, chciałem powiedzieć samoloty. Mam wrażenie, że powiedziałem floty, nie jestem już sam pewien, co powiedziałem. Dobra, mamy 30 dywizji w polu. Powiedzmy, że chciałbym najpierw mieć 18 jeszcze dywizji, żeby mieć dwie pełne armie na początek. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Teraz wy się zacznijcie szkolić. Dobra, plan czteroletni zrobimy. Zrobimy sobie fabrykę cywilną teraz. A jeżeli chodzi o dywizję, będę chciał mieć więcej piechoty, dużo więcej piechoty. Na początku będę chciał mieć, właśnie inwestował tylko w piechotę, jeżeli chodzi o bataliony główne. W międzyczasie gdzieś wymienię tych, chociaż może nie. Myślę, że wymienię zwiat na inżynierów, bo oni dodają bonus do okopania się, co mi się bardziej przyda przy obronie. Chyba, że uda mi się uzbierać tyle wyposażenia, wsparcia, że będę mógł sobie pozwolić i na to, i na to. A poza tym jedynie działa przeciwpancerne, żeby mnie nie zblitzkriegowali. Dobra, okręty chyba się naprawiły, więc bierzmy sobie grupę uderzeniową okrętów podwodnych. Nie można? O, tutaj jest. Jest opcja Refit Ships i możemy stwierdzić, że nie podoba nam się Wicher Class, chcemy mieć Wicher Class 2. I tak samo tutaj, tak? Zaznaczamy okręty i stwierdzamy, że nie podoba nam się Wilk Class, tylko chcemy Submarine Hull MK2. No i to sporo kosztuje. Jeżeli byśmy chcieli jeden przekonwertować, to jest koszt 440 w sumie. Czy ja chcę to w takim razie robić? No, jest to tańsze na pewno niż wybudowanie nowego okrętu podwodnego, ale ja chcę, żeby te okręty podwodne były właśnie takie. Tak, a bo to jest 570 ma koszt budowy? Dobra, zobaczmy, ile to będzie w rzeczywistości zajmować. A tylko jest problem, bo mam tutaj tylko jeden dok, który jakbym chciał stąd zabrać, muszę... Ego. Musiałbym manulować tę produkcję. A ile dni bym stracił? Niewiele ponoć. Dobra, poczekamy aż się skończy i dopiero przekonwertujemy. Tak to zrobimy tak, że. Raz też od razu.
damy rozkaz przekonwertowania. Ok. Dobra, teraz tak, 4 dywizje weźmiemy i wyślemy do Andersa. Wy przestańcie się szkolić, zrobimy taką małą armię drugą. Wyślemy was tutaj. I na razie się szkolić też nie będziecie. Albo dobra, doszkólcie się. Ale tylko wasza dwójka, nie? I na tym zakończę ten odcinek. Chciałbym je utrzymać właśnie w takich ramach czasowych około 30 minut. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania co do nowego patcha czy dodatku, dodawajcie je w komentarzach. Siemanko i do następnego razu. Cześć!